Kochani, w dzisiejszym odcinku vloga zapraszam Was na spacer po hotelu Crystal Admiral. Jest to hotel, w którym mieszkam, z Fotomodel Poland, na zaproszenie agencji Maxima Models. Kochani, takich hoteli w Turcji są setki. Kochani, co jest plusem takich hoteli? Plusem takich hoteli jest to, że one są jak gdyby małymi miasteczkami. Czyli przychodząc do recepcji, schodzimy na dół, mamy duże galerie ze sklepami, ze spa, z restauracjami a la carte, słuchajcie, są różne salony dla dzieci do gier. Praktycznie w takim hotelu macie wszystko. Jeśli nie lubicie z hotelu wychodzić, to faktycznie, słuchajcie, no, jest tutaj to, co potrzebujecie na wakacjach. Słuchajcie, wychodząc z hotelu, co mamy? Mamy trzy baseny. Są to baseny też rekreacyjne. Są też baseny takie troszkę bardziej żywsze, gdzie się robi animacje, gdzie są jakieś aerobiki, piłka siatkowa. Bardzo fajne w takich hotelach jest to, że są różnego rodzaju też takie bary przy plażach, gdzie nie trzeba się przebierać na lunch, czy powiedzmy nawet kolację. Słuchajcie, więc są tu też takie różnego rodzaju miejsca do animacji, typu do strzałek, do grania w ping-ponga. Także bardzo fajnie te hotele tu się sprawdzają na wakacje. Kochani, kolejnym plusem takich hoteli jest to, że one są blisko plaży. Mój hotel akurat nie jest bardzo blisko, ma jedynie przejście pod autostradą i na takiej plaży mamy bar, słuchajcie, mamy toalety, naprawdę atmosfera tam jest super, mamy też leżaki gratis oczywiście, co w Turcji jest, można powiedzieć, klasyką, także morze ciepłe, w tym październiku jest około 28 stopni, jest też dużo sportów wodnych na plaży, możemy między innymi sobie, słuchajcie, zafundować banana i tego typu różnego rodzaju atrakcje. Także idziemy, słuchajcie, dalej. I na pewno dużą atrakcją są te zjeżdżalnie. Zjeżdżalnie, które są dla małych, dużych dzieci, naprawdę, no tutaj pod tym kątem to Turcy są rewelacyjni. Także kochani, zapraszam Was do hotelu Crystal Admiral. Tak jak już powiedziałem, jest to jeden z takich klasycznych, dużych hoteli tureckich, które mają, można powiedzieć, wszystko na wakacje. Do zobaczenia, szerefere, słuchajcie, w następnym odcinku i zapraszam Was do Turcji, szczególnie w październiku czy listopadzie. Piękna pogoda, fajna atmosfera. Wasz Olo, Mix Travel.